przed oczami twarz dziewczyny. Wokół nienawistne miny, krzyczą winny. Co za kpina, wrzaskić mnie przede mną lina. Chcę od dzisiaj żyć na nowo, żyć beztrosko, kolorowo. Każdy człowiek nosi maskę, więc niewiele o nim wiecie. Chciałbym, aby sprawiedliwość zawitała na tym świecie. Gdzieś w ciemności jasny blask liczy mi się śni. Chcę zostać z nim i nie być nigdy sama. Tajemnic moc jest tu w każdą noc. Miej oczy więc otwarte wciąż. Co zrobić mamy? Czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Nie warto zwlekać i dłużej czekać. Zrób krok do przodu, znieś głowę. Nadzieję w sobie wciąż mam i radę dam. Nie poddam się, cokolwiek się wydarzy. Warto się śmiać i przestać się bać. Przyjaciół weź i z nimi leć. Co zrobić mamy? Czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Nie warto zwlekać i dłużej czekać. Najwyższy już czas, bo siłę w sobie ty masz. Pójdź więc w lustro, spójrz też w swoje odbicie. Widzisz przeszłość i swoje dawne życie. Ludzie oskarżyli, lecz się pomylili. Gdy na dnie już byłam, dzięki tobie wstałam. Po każdej burzy tańczyło. Zobaczysz przyjaźń, warto cenić. Innych los odmienić. Czy tu mi się śni, chcę zostać z nim i nie żyć więcej nigdy sama. I co zrobić mamy, bo ta stara szkoła tajemnice skrywa już od wielu długich lat. Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale po długiej przerwie. Ile? Miesiąc chyba mnie nie było. Nie, nie mam jeszcze nowego sprzętu, ale znalazłam odpowiednią gierkę na moje obecne wymagania sprzętowe. Jest to gra Ackerfern. O czym to jest? Co to za gra? I dlaczego akurat ona? Już wszystko wyjaśniam. Jest to gra z serii Visual Novel polskiego studia Chaos, więc nasza rodzima gierka, wspieramy polskich twórców, reklamujemy polskich twórców na moim 90-subskrypendowym kanale, ale zawsze taka reklama lepsza niż żadna, więc ja się bardzo cieszę, dostałam zgodę od twórców, że mogę nagrywać, więc nie grozi mi przynajmniej z tego powodu usunięcie kanału, tak, jestem już bardzo ostrożna. Bardzo się cieszę, że wróciłam i będę nagrywać, będę się starała wyszukiwać jakieś gry, dopóki, no wiecie co. Więc tak, kim tutaj gramy, kim jesteśmy? Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o studiu? Gra jest z pełnym voice actingiem, więc będziemy mieć dubbingowane postaci, więc nie będę sama czytać. Oprócz, wydaje mi się, narratora, więc też będzie mój udział. Gra ma chyba 1,5 giga, więc po prostu perfekcyjna na moje wymagania. No i co? Wcielamy się w Dana, jak tutaj jest w opisie, samozwańczy Kasanowa szkolny. W ogóle wiecie, jak akcja byłaby w Stanach, to on byłby takim pewnie kapitanem drużyny futbolowej, nie? Tak, tak. No i tutaj będzie się otaczał wianuszkiem adoratorek. Mamy, zresztą postaci były przedstawione w intrze, bardzo ciekawym, w sobie bardzo pozytywna piosenka była, więc będziemy tutaj mieć Blankę, będzie Weronika, Tatiana i kogoś, i ktoś jeszcze, bo nie wymieniłam, bo nie mam wszystkich tutaj wypisanych osób. Mamy tutaj nieliniową fabułę, więc też jest fajny, duży plus. Naprawdę twórcy się postarali, więc tym bardziej jestem ciekawa tej gry. Sorki, że takimi przerwami, ale czytałam. I co jeszcze, co jeszcze? Co by tu jeszcze powiedzieć na ten temat? Jak pewnie się orientujecie, Polska nie słynie z nowelek. Dlaczego? Wydaje mi się, że jest kilka powodów, ale najgłówniejszy i najbardziej oczywisty powód to oczywiście hajs. Nie jest to opłacalna
nie jest to opłacalna, nie jest to opłacalny gatunek gier, więc no wiadomo, może popyt byłby, ale jakoś twórcy się nie łapią na coś takiego. Co by tu jeszcze powiedzieć? Są studia, które tworzą, polskie studia, które tworzą takie gry, nowelki, ale zwykle to są gry, które idą na rynek zachodni, więc nie są nawet po polsku, więc nie wiem, czy ich zaliczać, raczej nie będę ich zaliczać do polskich gier, do gier polskich studio. O, tak. No to co? Co by tutaj... coś jeszcze pewnie chciałam powiedzieć, ale jak zwykle zapominam, więc nie przedłużajmy, już pewnie z 5 minut minęło, więc zaczynajmy. Okej, czy to będzie mi samo leciało? Samo, okej. Czyli przełączyłam, bo wcześniej sprawdzałam, jak mi się to nagrywa. O, czy jest coś... Dobra, już nie będę gadać. Czy jest coś, co w swoim ostatnim życiu byłbym w stanie zrobić lepiej? Ostatnim? Ale cały czas się zastanawiam, czy to będzie mi leciało samo, czy ja to muszę ruszać. Bo bawiłam się w ustawieniach, jak sprawdzałam. Jak sprawdzałam, jak mi się to nagrywa i miałam problem z tym. No i co? Okej. To zabawne, że pobyt w pustce jest wystarczający, aby skłonić mnie do zadania sobie aż tak absurdalnego pytania. I znowu nacisnęłam i co? Dobra, nie ogarnęłam mechaniki. Oczywiście mógłbym żałować wielu rzeczy, tylko że mój żal nic nie zmieni, nikogo nie uratuje, nie sprawi, że świat stanie się piękniejszy. No i? I chyba nic. Dobra. Nie mam już wpływu na to, co się stało, dlatego nie mam zamiaru zawracać sobie tę głowę. Wolę skupić się na teraźniejszości. No i dobrze. Czy to może jest tak, że ja będę tylko przewijać przepraszam, kwestię narratora, którą będę czytać? O, a teraźniejszość wygląda bardzo obiecująco. Czyli samo się zmienia jednak. No dobra, nie wiem. Będę niczego nie pominąć po prostu, ale dobra, nic nie będę ruszać, jak się samo zmienia. Po raz pierwszy od bardzo dawna widzę tak wiele nowych dróg, tak wiele nowych możliwości. A no i właśnie to, co mówiłam, że jest nieliniowa, więc będziemy mieć wybory i będzie to oddziaływać na fabułę, więc będzie ciekawiej. Zwłaszcza teraz, gdy w końcu... No, co tam w końcu? Udało mi się przeżyć? Powrócić do życia, no. Okej, czyli co, Dan dostał drugie życie, był w jakimś stanie krytycznym? Czy, nie wiem, przeżył śmierć kliniczną? Mamy pierwszy rozdział. Akerfern. Zapraszamy! Moje obecne życie jest dosyć spokojne. Czy ja będę Danem? I mam nadzieję, że już na zawsze takie pozostanie. O nie, nie. Hej, ale to oni zaczęli. O, Blanka. Dwóch typków leżało nieruchomo na ziemi, zaś trzeci czołgał się, usiłując umknąć przed bestią, znaną jako Blanka Surma. To bestyjka zielonooka. Wyjąłem swój notatniczek z kieszeni, otworzyłem go na stronie 5, sięgnąłem do drugiej kieszeni po długopis i napisałem notkę. Blanka trochę to będzie... staje się coraz mniej kobieca. Bez powodu pobiła 4 chłopaków. Okej, czyli nie jestem Danem. Jak to bez powodu?
miałam powód. Atakowali ucznia naszej szkoły. Stanęłam w jego obronie. Obronie! Bohaterka? Jak dobra. Poza, w ciągu miesiąca całkowicie zmieni się w mężczyznę. Będę miała czas na komentowanie, bo nie idzie to tak szybko, te dialogi, więc sobie spoko. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jutro urosną jej wąsy. Uuu, drażnimy się. Don? I że zapuści brodę. Don? Będziemy syczeć. Don! Zaś jej cycki w końcu znikną. A jest co znikać? Blanka chyba nie... Istota, znana jako Blanka Surma, patrzy na mnie obecnie dziwnym spojrzeniem. Zaciska pięści. Zalecam leczenie albo środki uspokajające. I zaciska zęby. O, już nie jestem wkurzony? Nie mam nic wspólnego z diabłem! O? Nie chcę się chwalić, ale jestem całkiem przystojny. No. Odkąd tylko pamiętam, dziewczyny biegały za mną. Zatrzymaj się! A Blanka szczególnie. Doskonale wiem, że mnie lubi, zaś jej wściekłość na mnie jest udawana. Drażni się, mówisz? Co żeś ty właściwie powiedział? Oj, chyba niechcący powiedziałem to na głos. Niechcący, Ach, ta młodość i głupoty, które można w tym czasie robić. Uwielbiam to, ubóstwiam, po prostu kocham to. Jest tyle rzeczy, które zrobiłem i równie dużo rzeczy, które wciąż chciałbym zrobić. No, dobra. To wiemy. Jest tyle rzeczy, o których mógłbym opowiedzieć, ale w sumie zastanawiam się po co. Skoro to, co się dzieje obecnie w moim życiu, wydaje mi się być równie ciekawe. Chłopak po przejściach? Nazywam się Dan Tern, zaś ta wynerwiona Amazonka, która mnie właśnie ściga, jest moją przyjaciółką, którą w zasadzie znam od dziecka. Twój friendzone? I to dlatego tak łatwo przychodzi mi prowokowanie jej i to dlatego jestem pewny, że jej kara mnie minie. No. Aj, tam nie słuchajcie jej. Zawsze tak mówi. Odnosisz się do gracza. Dobrze. Dziś mi nie uciekniesz. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? To też zawsze mówi. Zatrzymała się w końcu. Oparła ręce o swoje kolana. Zaczęła dyszeć ze zmęczenia. O, masz. Ty mały, głupi, kaszaku? Wyciągnąłem z plecaka paczkę kaszy. Co? Proszę bardzo. No.
poszło mu w pięty. A, zebrał sobie powietrze i krzyknęła. Zagapiłam się. Nie rozumiem cię. Czemu tak bardzo lubisz działać mi na nerwy? Wytłumacz to. Kto się czubi, ten się lubi. Blanko. Podałem jej rękę i uśmiechnąłem się. Zalotnie. Robię to, ponieważ jesteś moją przyjaciółką. No tak, wiadomo. Blanka oniemiała. Przyznajcie, wypadłem kozacko, co nie? Z całą pewnością wypadłem niesamowicie. Nie ma dziewczyny, która przeszłaby obojętnie, słysząc taki zajebisty tekst jak mój. Dobra, ja się śpieszę, żeby to przeczytać szybko, żeby mi tekst nie minął, a to jest jednak tyle czasu. Uśmiechnęła się i złapała mi za rękę. A, już udubruchana jest. Też uważam cię za przyjaciela. No to chyba dobrze. Wszyscy się pogodzili. A nie mówiłem, że wypadłem kozacko? Teraz pójdzie z górki. Właśnie dlatego czuję obowiązek wymierzenia ci kary adekwatnej do twojego zachowania. Z przyjaciółmi można więcej, nie? O, niespodziewanie złapała mnie za kołnierz i przygwoździła do ściany. O, jakie oczy, jaki wzrok. No i co ty na to? Co powiesz teraz, danie ten? Złapałam cię, dorwałam cię, nie uciekniesz mi. Tym razem ci się nie upieczę. Co mi zrobisz? A propos pieczenia, zostawiłem ciasto w piekarniku i muszę szybko wrócić do domu. Gdybyś więc mogła mnie puścić... Żelazko na gazie. Jakieś ostatnie słowa? Kocham cię, Blanka. Ach, ten ogień w jej oczach wygląda na dumną z siebie, zadowoloną panienkę, która w końcu może dosłownie wbić mi do głowy, żebym więcej już nie żartował na jej temat. Satysfakcja. Ale nie ma strachu. Jestem facetem, a w takiej sytuacji jest jedna rzecz, którą facet może zrobić, aby wyjść z twarzą. Tak. To jest ta jedna rzecz, po którą mogę sięgnąć w ostateczności. Jedyna rzecz, która może uchronić moją twarz przed bliskim kontaktem z jej pięścią. Wziąłem głęboki wdech i krzyknąłem z całej siły. Co? Pomocy? Kocham cię, wyjdziesz za mnie pomocy. Ona chce mnie zgwałcić. To była moja pierwsza myśl. Kocham cię! Wyjdziesz za mnie? Dobra reakcja Blanki. Co? Zaraz, co ty? Ale się zmieszała, dobre. Wyraźnie wprawiłem ją w zakłopotanie. Punkt dla mnie. Dobre. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Jednak wiesz, jak nieśmiała ze mnie osóbka. Ciekawe, kiedy się zorientuje, że sobie śmieszkujemy z niej. Nieśmiała? Czy ty masz w ogóle pojęcie, co przed chwilą zrobiłeś? Spojrzenia zaciekawionych ludzi skoncentrowały się na nas. To było oczywiste, że Blanka czuje się przez nich skrępowana. Mówiłam,
Kto się czubi, ten się lubi! Patrzenie na jej coraz bardziej zaczerwienioną ze wstydu twarz było na swój sposób śmieszne, ale i dość urokliwe. No może coś jest na rzeczy jednak. Wyznanie? Co, człowiek jeden? Jak myślisz? Zgodzi się? A to legalne? Nie macie 18 lat chyba nawet. Dzieciaki! Głosy poparcia płynące ze strony ludu sprawiły, że coraz bardziej wkręcałem się w tę sytuację. Wyglądało na to, że udzieliło się to także i jej, gdy starała się coś powiedzieć. Ale co, tak czy nie? A kwiaty, pierścionek? Ale miała problem ze złożeniem do kupy chociażby jednego zdania. Może trafiliśmy w jej czuły punkt. Czyżbyś czuła się osaczona? Może ona rzeczywiście coś czuje do nas i teraz... No, podstępny... Kasza? Nic tak nie wzmaga gorących uczuć, jak zagrożenie życia. Zagrożenie życia? Cały czas trzeba mi do buszce. To dlatego moja miłość do ciebie wzniosła się na wyżyny. To dzięki temu przełamałem się i... I? Czyli jednak robisz sobie ze mnie jaja. Brawo, zorientowała się Blanka. Brawo dla ciebie. Poczułem, jaki uścisk się zacieśnia. Dobra. To nie są żarty. To jest miłość. Czysta miłość. Jak to we friendzonie? Nie masz nic przeciwko, żebym trochę cię uszkodziła, prawda? Ale wiesz, że przemoc w rodzinie jest karalna. Przemoc poza rodziną nie. Dlaczego się uśmiechasz? Coś kombinuję. Wiedz, że to, co chcesz zrobić, to zło. Czyste zło. Trudno. Trudno. Szkoda, że jeszcze nie ma na końcu. Agresja nie rozwiązuje problemów. Kropki nienawiści. Trudno. Czuję, że robi się niebezpiecznie. Muszę coś wymyślić i to szybko, jeśli chcę ujść stąd w jednym kawałku. Mój urok osobisty na niewiele się już zda. Może go nie doceniasz? W końcu jesteś tam pupilkiem, tak? To trzeba to jakoś wykorzystać. W takim razie jestem zmuszony przejść do bardziej zdecydowanej ofensywy. Czas sięgnąć po ostateczność. Co, będę krzyczeć, że mnie gwałci, tak jak w pierwszym? Naszym wyborze? Blanka czeka na naszą odpowiedź. Puściła mnie raptownie i cofnęła parę kroków, gdy tylko spróbowałem ją pocałować. Serio? Trzeba było tak od razu, Dan. To było oczywiste, że nie ma zielonego pojęcia, jak zareagować na zaistniałą sytuację. Zszokowałem ją na swój własny, dosadny sposób. Demon zła. No i co teraz, Blanka, powiesz? Co to miało być? Wolność! W końcu mogłem rozprostować nogi, rozruszać zesztywniały kark. W końcu dotarło do niej, że zrobiłem to, żeby się uwolnić. O, nie mam serduszka Blanki, bo już ją polubiłam. Za zielone, piękne oczy i temperament. Jesteś nienormalny, żeby posuwać się do czegoś takiego? No. I grać z uczuciami. O, Dan.
Chyba kolejny raz ci życia nie uratuje. Musiałem cię przecież ratować. Myślałem, że zareaguje bardziej żywiołowo na zaistniałą sytuację. Nie spodziewałem się, że po prostu odwróci się do mnie plecami i zacznie iść w stronę przystanku autobusowego. Podbiegłem do niej. Teraz to już się obraziła, strzeliła focha, a już możesz, wiesz, sobie podarować. Nie gniewaj się, ci stało, przepraszam. Odejdź. Gniewasz się na mnie? Nie. Jesteś zła? O, właśnie. O tym mówiłam. Nie. Oczywiście, że jestem. Boże, co za wstyd. Wszyscy się na nas gapili. No, ale nie odpowiedziałaś na pytanie, tak czy nie? Gdybyś nie zaczęła mnie gonić jak szalona, to nie doszłoby do tej sytuacji. Gdybym cię nie przezywał. Twierdzisz, że to moja wina? Przecież mężczyzna zawsze niewinny. No nie moja. Zaczął krzyczeć. To byłeś ty. To przez ciebie. To moja wina. Nieprawda. To twoja wina. Dobra, nie będę śpiewać. Bo nie umiem. Twoja. Właśnie, że twoja. O, następny dzień. Kogo spotkamy tym razem? No, to mamy drugą... wina. O! Drugą panienkę mamy. Rzekła oto nasza matka dyrektorka, druga spośród najniebezpieczniejszych dziewczyn, jakie w swoim życiu spotkałem. Przewodnicząca Weronika Furman. Werka? Kolejna nasza dziewczynka? Adoratorka? Zwykle Blanka żre się z nią przy każdej możliwej okazji, ale dziś wydaje się być zbyt zażenowana wczorajszym wydarzeniem, aby stanowczo zareagować. Czyli to widzieli też uczniowie? Te sytuacje? Fajnie. No to rzeczywiście wstyd. Zwłaszcza w obliczu faktu, że po szkole zaczęła krążyć opowieść, jakoby po szkole poruszała się pewna zakochana para, która zrobiła jakieś zamieszanie w mieście wczorajszego dnia. Oj tam, oj tam. Takie tam tylko ploteczki. Czemu nie ma muzyki już? Co się stało? Na szczęście nikt... nie wie, że chodzi o nas. Nikt poza nią, cholera go wie, skąd się o tym dowiedziała. Matka dyrektorka wie wszystko. Gdy tylko o to zapytałem, ta zbywała mnie cwaniackim uśmieszkiem i milczeniem. Może akurat przechodziła obok, nie? Na przyszłość nie róbcie takich głupot publicznie. Ojej, co to ta afera tam? Jedna kłótnia publiczna. Matko dyrektorko, zgłaszam protest. Jakie mundurki mają dziewczyny? Rzekłem uprzednio, podnosząc do góry rękę. Protest? W naszej szkole nie tylko grasują zakochane pary. Grasują. Dobra, czeka na wyjaśnienie. Gwałciciele. Co? Dan. No dobrze, może i w naszej szkole nie ma gwałcicieli, ale za to jest cała banda pomylańców. Dan? Niebezpiecznych dziewczyn, które tylko czekają, aby zrobić ci kuku. Blanka się wcale nie odezwie. Nożyce się wcale nie odezwą. Blanka patrzy na mnie groźnie.
Oj, mój uniwersalny tatniczku, chyba będę musiał potem coś tobie zadotować. Czyli to jest mój taki patent na podryw. Drażnienie się z dziewczynami, okej. Każdy ma jakiś swój. W korytarzach, nocą jak i za dnia, krąży pewien podejrzany pan, którego glany lśnią się, jakby były wykonane z diamentów. Pan woźny? Uważa, że nasza szkoła jest nawiedzona przez duchy, szkielety, zombie, nekromantów i przepisy szkolne, które zakazują mu wniesienia na teren szkolny sprzętu do zwalczania zła. Właśnie jest trochę dziwny, muszę to przyznać, ale dobrze wykonuje swoją robotę. Dzięki niemu ja mam mniej roboty. Widzicie? Wiedziałam, że to woźny. Zawsze tak jest w takich gierkach. Taki podejrzany woźny. Mniej do roboty. Tak długo, jak jego dziwactwa nie mają negatywnego wpływu na bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole, tak długo nie widzę powodu, dla którego miałabym interweniować. Poza tym nie chce mi się. Jestem zmęczona. Bycie przewodniczącą to istne utrapienie. Sugerujesz więc, że nowi uczniowie chętniej przyjdą do naszej szkoły, gdy usłyszą, że jest ona nawiedzona, niż gdyby usłyszały, że grasuje po niej seryjny gwałciciel? Dan, co ty gadasz? Upiłeś się? A może szkoła jest nawiedzona, skąd wiesz, że nie? Weronika oparła podbródek o swoją dłoń. Westchnęła i spojrzała na mnie niczym na jakiś ciężki przypadek gościa z manią prześladowczą. No, Werka też fajna. Przewodnicząca, czyli taka prymuska. Pewnie. Danie Tern, doceniam twoją pracę, dzięki której Rada Studencka może dobrze wypełniać swoje obowiązki, a ja mam mniej rzeczy do zrobienia. Czyli co, ja jestem jakimś tutaj patrolem uczniowskim? Patroluję. Mniej rzeczy do zrobienia, zawsze musisz to zaznaczyć. Patroluję korytarze i śledzę niebezpiecznych gości woźnych. Cię walnąć. Przemoc w rodzinie, halo policję. Mówiłem, że w tej szkole grasują niebezpieczne dziewczyny. W ogóle fajnie podoba mi się głos Daniego. Dana, Daniego. Czasami mam wielką ochotę to zrobić, ale wstrzymuję się, bo mi się nie chce. I Blanki też. Weroniki troszeczkę inny, taki... Cóż za zaskoczenie. Mniej żywiołowy, bardziej spokojny głos. Wyjąłem swój notatniczek i zanotowałem przy obecnych tu dziewczętach. Co takiego zanotowałeś? W ogóle w szkole jakie kanapy mają, kurczę. Czerwono się zrobiło. Ciemnokrwista sztora uchyliła się, ukazując podwórze spowite ciemnością, na którym czaiły się niewidzialne bestie. Cienie poruszały się w swym tańcu, przyciągając uwagę podróżników, którzy gnani ciekawością kończyli życie w straszliwych męczarniach. Jestem jakimś poetą bajkopisarzem? Czułem to. Czułem bardzo wyraźnie. Czułem, że Weronika i Blanka...
No? Dość. Blanka wyrwała mi notatnik z ręki i rzuciła nim o ścianę. Znowu dostała furii. Nie, Gucio! Gucio? Podbiegłem szybko do niego, padłem na kolana i wziąłem w swoje czułe objęcia. Nazwał notatnik imieniem? Imieniem Gucio jeszcze? Gucio? Tak nazywa ten swój przeklęty notes. Gucio! Blanka uderzyła dłońmi w blat biurka, przy którym siedziała Weronika. A Weronika się wystraszyła. Zamknijmy już po prostu temat gwałcicieli, nawiedzeń i woźnego. Bo mi się nie chce. Ale Gucio i ja uważamy, że to bardzo ważne sprawy. Gucio i ja. Rozdwojenie jaźni, pani Dan? Dziewczyny nawet mnie już nie skomentowały, olały mnie. Mnie? Toż to dyskryminacja, rasizm wobec wolności słowa, wobec o... Z Gucia wypadła guma. Uważam, że mimo wszystko jako rada studencka zbyt mało interesujemy się problemami uczniów. To Blanka mówi? A nie Werka jednak? Podejmujemy co prawda inicjatywy mające na celu poprawienie prestiżu szkoły. W tym celu pomagamy m.in. słabszym uczniom w nauce, żeby mogli osiągać lepsze wyniki. Jest różnica między napisami a głosem. Kto będzie kontrował? Ale uważam, że to za mało. Uważam, że powinniśmy bardziej zainteresować się ich problemami. A Werka powie, nie chce mi się? Mamy im doradzać, czy na śniadanie mają zjeść kanapkę z masłem, czy bez masła? Sytuacje kryzysowe, które uniemożliwiają im skupienie się na nauce. Dobra, Sowerka, jak skontrujesz? Uważam, że naszym obowiązkiem powinno być pomaganie im w pokonywaniu tych przeszkód. No dobrze, prawisz, dobrze. W tej sprawie. I to jest przewodnicząca. Kto cię wybrał, dziewczyno? Może nie było wyborów. Jestem zastępcą przewodniczącej, a ty przewodniczącą. Władza nie chce nic robić, bo jej się nie chce. No i to, że potrzebujemy specjalnego pisma, które nam na to zezwoli. I tak się składa, że tylko ty możesz takie pismo zrobić. Zrób to za mnie. Naprawdę? Zawsze myślałam, że papierkowa robota jest pracą Dana. A Dan jest kim? Kim ja jestem? Scribble? O, jeszcze jest w żałobie po Guciu. Jak to jest być skrybą? Dobrze czy niedobrze? Jak to jest być skrybą? Dobrze? No pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ się znalazłem. I dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszynę, a jutro kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić dosyć marchew.
Weronika nie wykazywała ani krzty zainteresowania. No cóż. Wiesz, że niedługo są kolejne wybory na przewodniczącą, co nie? Ewentualnie przewodniczącego. Wiem, no i? Zmiażdżę cię w nich. Tym razem to ja zostanę przewodniczącą. A wówczas pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to zagonienie cię do jakiejś roboty w terenie. Nie mam zamiaru dłużej tolerować tego, jak bardzo zapuszczasz tu korzenie. Osiadła na laurach, wewerka, wędka, co ja gadam? W zasadzie nigdy nie widzę, abyś opuszczała to pomieszczenie. To nie jest normalne. Może ona jest tym duchem, który się tutaj zanadził i tak nawiedza. Czyli rzucasz mi wyzwanie? Właśnie tak. Obie dziewczyny wpatrywały się w siebie jak dwa drapieżniki. Drapieżniki toczące bój o truchło zwierza leżącego przed nimi. Tak oto zanotowały w Guciu. Kurczę, tak się zastanawiam, jak w ogóle zapisać tę gierkę. Nie sprawdziłam tego. Tak czy inaczej, wybory są za 2 miesiące, dlatego póki co ja tu rządzę. Zależy ci na tym, żebym złożyła wniosek, który poprze twój projekt pomocy uczniom naszej szkoły. Zwykle jest bez życia, Werka. Niech będzie, zrobię to, ale wpierw udowodnij mi, że faktycznie potrafisz im pomóc. Weronika otworzyła szufladę i wyjęła z niej jakiś list, po czym wręczyła go Blance. Aha, czyli Werka wiedziała, że jest jakiś problem, ktoś ma jakiś problem, pisał do niej list i ona go zignorowała. Kochana. Co to jest? Twoje pierwsze zadanie. Wykonaj je, a wówczas popraw twój pomysł. Postawiłam sprawę jasno? Blanka na chwilę zamilkła, lecz ostatecznie kiwnęła głową twierdząco, uśmiechnęła się i spojrzała ponownie na Weronikę. Już możesz przygotować ten wniosek. Pewna siebie Blanka. Poczekamy, zobaczymy. Co ona powiedziała? Poczekamy, zobaczymy? Obie zaczęły się śmiać, ale nie z radości czy ze szczęścia. No ale to mówił narrator. To ja powinnam to czytać. Obie zaczęły się śmiać. To było coś niepokojącego. Coś strasznego, coś co przypominało mi o filmie, który wczoraj oglądałem. Ojejku, jaki to wczoraj film? Oglądałeś? Ojej. W filmie o dwóch przewodniczących, które... zjadły się nawzajem. Oj, znowu to powiedziałam na głos. Tym razem ich pytające spojrzenia były bardziej uciążliwe. Chyba powinienem coś powiedzieć, ale co? To nie tak, jak myślicie, dziewczyny. O, opowiedz jakąś wzruszającą historię, wzrusz ramionami i uśmiechnij się do nich. Ale to jest dobra okazja, moi drodzy, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek Akenfern. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mi się podobał, ciekawie się zaczyna historia. W sumie jeszcze nie wiemy, jaki będzie główny jej wątek, no bo...
Na razie się akcja rozkręca, ale mamy już fajne postaci, fajny, ciekawy humor. Mi się podoba, no, gra taka leciutka na razie, coś tam się będzie działo na pewno. Jestem zadowolona. Napiszcie, czy chcecie oglądać dalej, czy kontynuować serię. Dobra, będę i tak kontynuować. Ale czy będziecie oglądać? O tak, a ja sprawdzę, bo chciałabym sprawdzić. O! Jak to zapisać? No i super. Zapisz. Zapisane? Nie chcę. Data zapisu. No i co? Zapisało się? Mam nadzieję, że się zapisało. Muzyka jest trochę za głośna moim zdaniem. Ale dobra. Dobra, to się wytnie. No to co, kończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach. No i do usłyszenia w kolejnym już niedługo. Cześć!